witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Skarpetkowego Studia. Dzisiaj skupimy się na naszej najnowszej premierze, a bardziej można powiedzieć, że będziemy się skupiać nad bohaterem tej premiery, a mówię tutaj o Cieniu Bestii i razem stworzymy, można powiedzieć, takiego naszego skarpetkowego Tobiego. Do wykonania naszej lalki będziemy potrzebować dwóch skarpetek, kleju do tkanin, filcu, oczywiście nożyczek i flamastra. Bardzo ważnym elementem też tego wszystkiego będzie to, żebyście pamiętali o tym, jakie kolory nam się przydadzą, a propos, jeśli chodzi o kolory filcu. Więc bierzemy kolor na pewno czarny, będzie nam potrzebny kolor różowy i będzie nam potrzebny kolor czerwony. No to co? Zabieramy się do pracy! Zaczynamy od dwóch skarpetek. Bierzemy jedną skarpetkę, wkładamy kciuk, tam gdzie jest miejsce pięty normalnie w skarpetce, bierzemy drugą i robimy z niej wypełniacz. Zwróćcie uwagę, o tak, wszystko pięknie pasuje. Teraz bierzemy się za podniebienie. Odrysowujemy czerwony filc w kształt właśnie naszego podniebienia, no i wycinamy. Pamiętajcie, że w tych różnych wycinkach potrzebujecie pomocy mamy, taty, dorosłego albo starszego brata czy siostry. Wkładamy jeszcze raz rękę w naszą skarpetkę i teraz dokładnie mierzymy, odmierzamy, czy nasze podniebienie pasuje nam na podniebienie naszej skarpetki. Bierzemy klej i wszystko ładnie, powolutku, delikatnie przyklejamy, zaczynając od naszego kciuka, kończąc na miejscu, gdzie mamy resztę dłoni. Jeśli za pierwszym razem Wam się to nie przyklei, nie martwcie się, pamiętajcie, że klej musi się związać. Jeśli chcecie szybko uzyskać efekt, możecie go, to nasze podniebienie, przyszyć po prostu, ale wtedy na pewno musicie poprosić kogoś o pomoc. O, i już prawie jest. Jeszcze dokładniej. O tak. To będzie najprostsza lalka, którą wykonamy razem, wspólnie. Słuchajcie, tutaj już przykleiłam buzię, a teraz musimy zabrać się za klejenie i przyklejanie naszych super ekstra, czego? Różowych, o, kropeczek. Ja wcześniej sobie już te różowe kropeczki wycięłam z filcu. Możecie zrobić to również i zaraz zobaczycie, jak przyklejam te kropeczki. Słuchajcie, tutaj nie ma żadnej reguły. Te kropki mogą być wszędzie tam, gdzie Wam się to podoba. Zwróćcie uwagę, że czasami trochę je muszę zmniejszyć, te kropeczki. O, biorę klej i normalnie umieszczam klej na kropeczce i przyklejam. Właśnie tak. Tak jak Was poprowadzi wyobraźnia, tak przyklejacie te kropeczki. Naprawdę wszystko zależy od Was. Jak chcecie, żeby Tobi był nawet nie w różowe kropeczki, a na przykład w pomarańczowe, to też tak może się stać. Pamiętajcie, to jest Wasz Tobi. Nasz Tobi ma już różowe kropeczki, a teraz musimy zrobić mu oczy. Oczy Tobiego są duże i czarne, więc użyjemy do tego czarnego filcu. Zobaczcie, jak to robię. Tutaj nie ma żadnej skomplikowanej sprawy, po prostu zwyczajnie odcinam kawałek czarnego filcu i po prostu wycinam okrągłe oczy. Czarne, duże oczy. Pamiętajcie, że we wszystkich tych wycinankowych sytuacjach świetnie by było, gdyby pomogli Wam rodzice. Przypasowujemy? Chyba jest ok. Więc zabieramy się za klejenie i przyklejanie. O tak. Mamy właśnie gotowego naszego skarpetkowego Tobiego.
można powiedzieć, że trochę się inspirowaliśmy tym Tobim, który występuje w naszym spektaklu, ale uwierzcie mi, stworzenie takiego skarpetkowego Tobiego sprawi Wam mnóstwo fantastycznej zabawy. Pamiętajcie o tym, żeby poprosić o pomoc swoich rodziców, swoich dziadków, starsze rodzeństwo albo nawet młodsze. Na pewno uda Wam się stworzyć piękne lalki. Pamiętajcie, że Tobi jest pacynką. Dziękuję Wam bardzo, dziękujemy nawet i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!